Różni ludzie, różne potrzeby. Hej mamo, hej Kuba. Różne pasje, jeden cel. Anita Mańska, witam. Zaczynamy informacje biłgorajskie, czyli czas na podsumowanie tygodnia. Nasze miasto z nagrodą. I to jest jakby ukoronowanie pracy nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, dyrektorów i chyba trochę organu prowadzącego. Kolejny transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy wyjechał z Biłgoraja. Przekazują się to na pewne jednostki wojskowe. Przekazujemy na szpitale też. Zbiórkę darów zorganizowali też pracownicy ZUS-u. Kilka razy woziliśmy koce na granicę. To był początek marca, kiedy osoby przybywające do nas były bardzo zmarznięte. Starostwo powiatowe ogłosiło kolejny nabór w ramach tzw. programu chodnikowego. Czyli pilotażowy program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można skorzystać z tzw. opieki wytchnieniowej. Opiekunowie, którzy są zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację. Trwa druga edycja projektu Obywatelskie Roztocze. Jesteśmy świeżą organizacją, która chce propagować swój region, swoją wieś, ginące zawody, które jeszcze do tej pory są wykonywane w naszej wiosce. Pamiętacie Igę Kaczmarczyk? Sprawdzaliśmy, co słychać u małej bohaterki. Jak na dwór ją wyprowadzimy, po prostu ona sobie sama jeździ, gdzie zechce, my już za nią nie chodzimy. Powstaje kolejna edycja kalendarza Portretu bez barier. Pani robiła mnie taka makijaż i krochę robiła makijaż. Tak u pani robiła, pani włosy robiła i ubierała. Teraz w informacjach będzie o potyczkach poetów. Zaprezentujemy swoje wiersze, no i myślę, że audytorium nam odpowie, czy są romantyczne, czy nie. Zapraszamy na zajęcia do Biłgorajskiego Centrum Kultury. Powstały dwie grupy, jedna młodsza, 6-7 lat dzieci, druga będzie starsza od 8 do 10, tak nam się udało wiekowo rozłożyć. Jan Kowal, biłgorajczyk, obchodził jubileusz 80-lecia. Człowiek bez wzruszeń to nie ma wrażeń. Ja w związku z tym jestem wrażliwy. Wzruszam się. Miejsca edukacyjnych szans 2020-2021 pod takim hasłem stworzony został ranking miast powiatowych w całej Polsce, w którym Biłgoraj zdobył tytuł laureata i pierwsze miejsce. Został opracowany przez Fundację Evidence Institute i zaprezentowany podczas wieczornej gali konferencji Edukacja przyszłości 2022, która odbyła się w Lublinie. Nasze miasto zdobyło pierwsze miejsce w rankingu opracowanym przez Fundację Evidence Institute. Jesteśmy laureatem Miejsc Edukacyjnych Szans 2020-2021 w kategorii miast powiatowych. Biłgoraj osiągnął to wyróżnienie w miejscach jako szanse edukacyjne dla naszych dzieci. I to jest jakby ukoronowanie pracy nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, dyrektorów, no i chyba trochę organu prowadzącego, w tym, że traktujemy to jako inwestycje w nasze dzieci, a nie jako obciążenie finansowe. Ranking stworzony został w oparciu o przekazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz ogólnodostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Składa się z trzech elementów, które mają za zadanie ocenić, jak samorządy wspierają najsłabszych uczniów i jakie są efekty działań ograniczających edukacyjne nierówności. To jest też taki rodzaj pewnej sumiennej pracy, która się zaczyna od przedszkola, przez szkołę, przez właściwe zarządzanie w szkołach, przez dyrektorów, przez dobranie odpowiedniej kadry. I efekty są takie, jakie są. Oczywiście tutaj też nie możemy zapominać o rodzicach, którzy dbają o edukację swoich dzieci. I to daje taki wynik. Wyniki uczniów na egzaminie ósmoklasisty to pierwsza składowa rankingu, kolejne to wyniki najsłabszych uczniów w gminie na tym samym egzaminie, trzecia składowa to procent dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych edukacją przedszkolną. Im większy, tym wyższa pozycja w rankingu. Nie było łatwo, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ostatni czas i naukę w trybie zdalnym. Dość szybko
i nasze szkoły, i nasze dzieci zaakceptowały istniejący stan rzeczy. A też bardzo szybko zareagował i samorząd, również rząd w dostarczeniu odpowiedniego sprzętu. Wobec tego no były jakieś tam problemy edukacyjne. Oczywiście na pewno poziom wiedzy spadł, ale spadł w całej Polsce. A to oznacza, że w Biłgoraju pracownicy świetnie się przygotowali do tego. Wszystkie dane zostały zebrane z ostatnich 2 lat nauki. To nasza inwestycja w przyszłość, dodaje burmistrz Bondyra. Będą kolejne inwestycje, które realizowane zostaną w szkołach, a dotyczą adaptacji budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. I między innymi to planujemy w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. Część tych pieniędzy, które są w realizacji polityki CP4, czyli tej takiej społecznej, przeznaczyć na poprawę dostępności w naszych placówkach. I to jest taki jakby finał tego, że te placówki jeszcze dostaną jakiś taki dodatkowy zastrzyk pieniędzy i atrakcyjności, choćby tej architektonicznej. To w niedalekiej przyszłości dziś pierwsze miejsce w rankingu, a wszystko to z myślą o naszych nie tylko najmłodszych. Kolejny transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy wyjechał z Biłgoraja. Po zakupione przez ratusz i miasta partnerskie dary przyjechali przedstawiciele Centrum Pomocy z Nowowołyńska. Stamtąd trafią na tereny objęte wojną w największym stopniu. To już kolejny transport darów, które zostały zakupione dzięki wpłatom na konto utworzone przy Urzędzie Miasta na pomoc Ukrainie. Od kilku miesięcy za pośrednictwem ratusza trafia tam pomoc, którą wspólnie organizują miasta partnerskie Biłgoraja, w tym bardzo mocno zaangażowane Kralsheim i inne niemieckie miejscowości. Razem z konwojem humanitarnym przyjechała do Biłgoraja Alina Regeszuk, zajmująca się na co dzień w Nowowołyńsku dystrybucją darów na tereny dotknięte wojną i pomocą dla uchodźców. W tym mieście działa specjalne centrum pomocy utworzone tuż po wybuchu wojny. Mamy w tym momencie swego rodzaju taką zoną buferną i u nas są jak duża koncentracja uchodźców i też do nas dużo przyjeżdża wolontariuszy z centralnej Ukrainy, ze wschodniej Ukrainy i też mamy wolontariuszy z naszego miasta, obok jaki wiozą to wszystko dotycznie do tych regionów, gdzie jest w tym momencie wojna. Pomoc trafia w konkretne miejsca i tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, a wojna wciąż trwa, więc potrzeby rosną. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wszelką pomoc, mówi Alina Regeszuk i dodaje, dystrybucja darów działa skutecznie i sprawnie. Przekazuje się to na pewne jednostki wojskowe, przekazujemy na szpitale też dla soldatów, żołnierzy. Także te przekazania idą dla ludzi cywilnych, jakie są w tym momencie, w tej miejscowości. I akurat dziennie mniej więcej mamy z 10-12 odprawek takich po Ukrainie i wszystko to, co my otrzymujemy z różnych krajów, w tym momencie to są dużo różnych krajów i naszych miast partnerskich, waszych miast partnerskich, jakie dołączają się do tego wszystkiego. I w tym momencie to mamy taką, dużo ludzi znają o tym naszym centrze. Transport, który dziś od nas wyjeżdża, udało się zorganizować przede wszystkim dzięki środkom, które napłynęły z Kralsheim i organizacji Rotarian, która raz zasiliła nasze konto kwotą 10 tysięcy euro, a tym razem przekazała kolejny 1000, mówi burmistrz Janusz Rosłan. Pomogli również inni. Pojawiły się osoby, które przyjechały, mieszkają na stałe w Stanach Zjednoczonych i również przekazały 6,5 tysiąca złotych z przeznaczeniem właśnie na zakup pomocy dla Ukrainy. Ci darczyńcy wskazali konkretnie, jaką kwotę możemy przeznaczyć na zakup odżywek dla dzieci, jaką na pozostałą żywność. Zażyczyli sobie również, aby kwotę 1000 zł przekazać na zakup karmy dla zwierząt. Wywiązaliśmy się z tego i te dary są już w tej chwili w tym samochodzie dostawczym. Auto, które poprzednim razem wyjechało sprzed ratusza z pomocą, niemal w całości było zapakowane darami przywiezionymi z niemieckiego Geisenheim. Po raz kolejny zresztą, bo mieszkańcy tej miejscowości i okolicy regularnie przekazują różne kwoty na pomoc Ukrainie. Cały czas zachęcam przy każdej okazji mieszkańców Biłgoraja o to, żeby przynosili dary albo rzeczowe, albo wpłacali pieniądze na nasze konto, bo te rzeczy są im naprawdę, naprawdę bardzo potrzebne. Wiemy,
od partnerów z Nowowołyńska, że te dary są wysyłane dalej na linię frontu, że pomogły mieszkańcom Buczy, czyli w tych miejscach, w których naprawdę ludzie walczą o życie, brakuje im artykułów spożywczych podstawowych, tych podstawowych rzeczy, o których my na co dzień nie myślimy. Numer wspomnianego konta znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta. Zbiórkę dla cierpiących z powodu wojny zorganizowali również pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ich przekazaniu za wschodnią granicę pośredniczył będzie też Urząd Miasta. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zakupili produkty spożywcze, które razem z tymi zebranymi przez ratusz pojadą na Ukrainę. To m.in. konserwy, pasztety, kawa, herbata, mleko w proszku, słodycze, kaszki czy odżywki. To kolejna akcja pomocy, w jaką zaangażował się ZUS. Pracownicy zakładu wspierają Ukrainę od wybuchu wojny. Wspierają nie tylko finansowo, ale też jako wolontariusze w różnych sytuacjach. I na początku naszych akcji w marcu zorganizowaliśmy zbiórkę różnych rzeczy dla walczących żołnierzy. Kupiliśmy koce, karimaty, rękawice. Kupiliśmy również środki opatrunkowe, kupiliśmy lekarstwa i wszystko to przekazaliśmy do Tarnogrodu, który współpracuje ze swoim miastem partnerskim, to miasto nazywa się Zborów. Kolejna akcja to była pomoc dla małych pacjentów szpitala neonatologicznego w Charkowie, gdzie trafiły zakupione przez pracowników zakładu kaszki, ubranka, środki higieniczne i medyczne. Oddziały ZUS w Chełmie i Chrubieszowie szczególnie mocno były i są zaangażowane w pomoc tuż przy granicy. Tam potrzebne były bardzo takie rzeczy jak na przykład koce. Kilka razy woziliśmy koce na granicę, to był początek marca, kiedy osoby przybywające do nas były bardzo zmarznięte i bardzo wychłodzone. Kolejną akcją, którą zorganizowaliśmy po zbiórce kocy, była akcja pomocy naszym koleżankom w inspektoracie w Chrubieszowie. Tym razem pomogliśmy im w zakupie kawy i herbaty. Wszyscy nasi pracownicy bardzo angażują się we wszelkiego rodzaju akcje. Szczególnie teraz pomocy potrzebowały inspektoraty w Chełmie i w Chrubieszowie oraz w Tomaszowie Lubelskim, ponieważ tam był największy napływ osób tych uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy. Dziękujemy bardzo wszystkim naszym pracownikom, którzy przyłączyli się do naszych akcji. Starostwo powiatowe ogłosiło kolejny nabór wniosków w ramach tzw. programu chodnikowego. Samorządy gminne mogą się ubiegać o środki na takie zadania jak budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Wszystko po to, by na i przy drogach było bezpiecznie, zwłaszcza dla pieszych. Wnioski w tegorocznym naborze programu chodnikowego można składać do 20 maja. Wnioskowana przez samorządy powiatu biłgorajskiego kwota dotacji może dotyczyć wyłącznie wydatków poniesionych w roku 2022. Właśnie ogłosiliśmy nabór na program chodnikowy tak zwany, czyli pilotażowy program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Pula, jaką mamy w chwili obecnej w naszym budżecie, to jest 800 tysięcy złotych i każdy z samorządów może złożyć maksymalnie 2 wnioski i uzyskać maksymalnie do 50% dofinansowania, ale nie więcej niż 150 tysięcy. W ramach programu chodnikowego gminy otrzymują środki na budowę, przebudowę i remont chodników, ciągów pieszojezdnych oraz ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych. Program jest realizowany od 2019 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów gminnych. Do tej pory w 3 edycjach programu chodnikowego powstało w powiecie biłgorajskim 15 km chodników za łączną kwotę ponad 7 milionów złotych przy wkładzie własnym powiatu w wysokości około 2,5 miliona złotych. Niebagatelne znaczenie ma to dla bezpieczeństwa, bo statystyki to jedno, ale miejmy świadomość tego, że dzięki temu, że te chodniki powstały, to unikliśmy pewnie wielu zdarzeń drogowych, gdzie ci uczestnicy niechronieni są najbardziej narażeni na to, żeby ulec wypadkowi i na te najcięższe urazy są narażeni. Także tutaj poprawa bezpieczeństwa duży wpływ na to ma. Chociażby lokowanie tych obiektów chodnikowych w centrach miejscowości, blisko szkół, przystanków autobusowych, tam gdzie ruch jest największy. Przypominamy, wnioski można składać do 20 maja. Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. To bardzo istotna pomoc polegająca na odciążeniu ich poprzez codzienne wsparcie w obowiązkach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji tego programu na terenie naszego miasta. Warto skorzystać z takiej możliwości, a szczegóły już za chwilę.
Ten, kto zajmuje się osobą niepełnosprawną, rozumie, jak duży jest to wysiłek przez 356 dni w roku i 24 godziny na dobę. Dlatego tak ważna jest pomoc, zwłaszcza ta w postaci opieki wytchnieniowej, którą oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina Miasto Biłgoraj przystąpiła do realizacji programu Opieka Wytchnieniowa, edycja 2022. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Celem programu Opieka Wytchnieniowa jest wsparcie członków rodzin lub ich opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia równoważne. To faktyczne odciążenie rodzin poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach czy zapewnienie im czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie, którzy są zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również będą mieli czas na załatwienie różnych spraw, w tym urzędowych i osobistych. Taki rodzaj wsparcia przysługuje rodzinom, które zamieszkują i opiekują się osobami niepełnosprawnymi. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą podania osób, które taką opiekę sprawują nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Należy podkreślić, że usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego prowadzone są w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych i takie usługi są świadczone nieodpłatnie, czyli osoby, opiekunowie osób niepełnosprawnych nie ponoszą żadnych kosztów. Program będzie realizowany do końca tego roku. Taka forma wsparcia udzielona zostanie 18 opiekunom. Jedyny warunek to złożenie karty zgłoszeniowej. I tutaj na miejscu będą Państwo mieli możliwość uzyskania wsparcia w wypełnianiu niezbędnej dokumentacji. Realizatorem usługi jest Polski Czerwony Krzyż. MOPS realizuje program od początku jego powstania, czyli od 2019 roku. Wtedy opieką objęte były 3 osoby, w kolejnym roku 5, w 2021 było to już 8 osób, a w tym roku otrzymane pieniądze pozwolą na zapewnienie opieki wytchnieniowej 18 osobom. Program jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. To już druga edycja projektu zrealizowanego przez Euroregion Roztocze pod nazwą Obywatelskie Roztocze, skierowanego do każdej młodej organizacji pozarządowej na promocję Roztocza właśnie. Można otrzymać wsparcie w kwocie do 10 tysięcy złotych, a łącznie do wydania jest aż 200 tysięcy. Obywatelskie Roztocze to działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza. Projekt ten umożliwia otrzymanie wsparcia w wysokości nawet 10 tysięcy złotych. Program Obywatelskie Roztocze działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza polega na regrantingu funduszy w kwocie do 10 tysięcy dla organizacji społecznych i grup nieformalnych na działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocję Roztocza. Mamy już za sobą pierwszą edycję, czyli mamy doświadczenie z przebiegu tych działań z zeszłego roku. Tutaj powiat biłgorajski był bardzo aktywny. To już druga edycja projektu. W ubiegłym roku takie dofinansowanie otrzymały 3 organizacje z naszego regionu, z Goraja, Tarnogrodu i Opszy. Teraz czas na kolejne. Łącznie do wydania jest 200 tysięcy złotych. Zaplanowano również cykl 12 wykładów, warsztatów i szkoleń tematycznych. Jedno z pierwszych odbyło się w Biłgoraju. I te pieniądze właśnie można będzie wydać na promocję szeroko rozumianych walorów Roztocza, od walorów kulturowych poprzez społeczne, różne inne dziedziny. Także wszystko to, co się wiąże właśnie z szeroko rozumianym Roztoczem, będzie mogło zawrzeć się w tych projektach realizowanych przez organizacje, przez grupy nieformalne. I na te działania Euroregion Roztocze udziela dotacji w wysokości do 10 tysięcy złotych. Adresatem projektu są młode stażem organizacje społeczne i grupy nieformalne z terenu jednostek samorządu terytorialnego należące do Euroregionu Roztocze w województwie lubelskim i podkarpackim. W spotkaniu w starostwie powiatowym uczestniczyli reprezentanci takich grup, wśród nich panie z Koła Gospodyń Wiejskich Jagodzianki w Bukowej. Jesteśmy świeżą organizacją, która chce propagować swój region, swoją wieś, ginące zawody, które jeszcze do tej pory są wykonywane w naszej wiosce. Kulturę, myślę, że dziedzictwo, jakie zespoły śpiewacze nam przekazują. Chcemy po prostu wciągnąć naszą młodzież, nasze dzieci w to, aby dalej propagowały tą kulturę, dalej przekazywały przyszłym pokoleniom.
By aplikować o środki, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej obywatelskieroztocze.pl. Wniosek jest prosty i czytelny, a projekt Obywatelskie Roztocze Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza finansowany jest z krajowych środków publicznych pochodzących z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Kiedy w lutym odwiedzaliśmy z kamerą Igunię Karczmarczyk, miała trzy marzenia. Najważniejszym i najdroższym był wózek elektryczny. W planach było też akwarium. Okazało się, że dzięki Państwu udało się je spełnić. Trzecim to bycie przedszkolakiem. Też zostało już zrealizowane. Ta mała bohaterka przez duże B od 4 lat dzielnie razem z rodzicami walczy z nierównym przeciwnikiem, jakim jest rdzeniowy zanik mięśni. I jak Ci się podoba w tym przedszkolu? Co Ty tam robisz? Ładnie. Co tam robisz w tym przedszkolu? Bawię. Bawisz się? Tak. A jaką masz najlepszą koleżankę w przedszkolu? Antosia. Antosia? A pani twoja jak ma na imię? Monika. Pani Monika? Tak. I co wy najbardziej lubicie robić razem? Bawić. Bycie przedszkolakiem to jedno z trzech marzeń małej bohaterki, które jest już zrealizowane. Od marca jest bowiem w grupie trójeczki razem z innymi dziećmi. To niesamowite. Kiedy przebywamy z Igunią, bardzo szybko zapominamy, że jej codzienność to rehabilitacje, ćwiczenia i turnusy. Od urodzenia bowiem dzielnie walczy z nierównym przeciwnikiem, jakim jest rdzeniowy zanik mięśni. Iga, wracając tutaj po przedszkolu i po tych rehabilitacjach, też w domu też ćwiczy swoje, więc zje obiad i z powrotem ćwiczymy, ale doba nam się skróciła, bo dość szybko chodzi teraz spać i to też jest fajne, bo my mamy chwilę odetchnięcia, ale tak, ona jest szczęśliwym dzieckiem, bardzo szczęśliwym. Przypomnijmy, choroba Iguni to codzienna walka o lepsze jutro. To nieinwazyjne wspomaganie oddechu. Każdej nocy śpi bowiem w maseczce, by respirator mógł pod ciśnieniem wtłaczać powietrze do jej płuc. Nie potrafi sama efektywnie kaszleć, dlatego na co dzień trzeba korzystać ze specjalistycznych sprzętów, takich jak respirator i koflator. To również sprzęt. W lutym prosiliśmy o wsparcie w zakupie wózka elektrycznego i kolejne marzenie Igi udało się spełnić. W końcu go mamy i jest naprawdę ulga dla nas i dla Igi. Nie, Iga się nie mogła na początku nacieszyć, bo pogoda nam nie pozwalała. Teraz choroby nam nie pozwalały, ale jest naprawdę mistrzostwo. Iga ma swobodę swoją. Tak jak na dwór ją wyprowadzimy, po prostu ona sobie sama jeździ, gdzie zechce, my już za nią nie chodzimy. I tak jak to w niedzielę powiedziała, że się obraża i pojechała sobie w drugą stronę działki. I siedziała w drugiej stronie, że się obraziła. Zjadła loda i przyjechała do nas. Jest naprawdę ulga niesamowita. Są minus tego, bo chce cały czas do sklepu chodzić. I nie da się jej zatrzymać. I ostatnio musiałam na siłę ją ściągać z połowy drogi, żeby wróciła do domu. No. Jest samodzielna. Tak, jest samodzielna i to też jest fajne. I bardzo szybko pojęła obsługę wózka, bo ja mam jeszcze z tym problem, a ona sobie bardzo świetnie radzi i nie wjeżdża w krzaczki, wszystkie jakieś rzeczy omija naprawdę. No jest sprytnie. Tak, sprytnie. Jest dobry zakup, naprawdę rewelacyjny. To dzięki Państwa pomocy i wsparciu udało się kupić ten drogi sprzęt. Był to wydatek rzędu 26 tysięcy złotych. Rodzice razem z Igą wyjeżdżają też na turnusy rehabilitacyjne. Każdy, kto pod swoją opieką ma chore dziecko, wie, że dopiero żmudna, kosztowna i codzienna rehabilitacja, wspomagana specjalistycznymi urządzeniami, przynosi efekty. Zrzutka na rehabilitację, sprzęt jest dalej aktywna, można zawsze nam wspomóc. Właśnie bardzo dziękujemy, bo to nie podobalibyśmy na pewno swoimi finansami do końca. No i dużo osób nas bezimiennie też wspiera i 1% też jest dla nas dużym zastrzykiem gotówki, no bo faktycznie sprzęt IGI pół roku zazwyczaj jest dobry i za chwileczkę musimy zmieniać. A jego koszty? Koszty są olbrzymie. Same dojazdy do Wrocławia na pomiar, wracamy i to robimy zazwyczaj jednym dniem, bo wracamy na drugi dzień do pracy. I tak Iga rano idzie do przedszkola. I to jest niesamowite, no ale jakoś dajemy radę. Na Facebooku są też prowadzone licytacje dla Iguni. To wymierne wsparcie. Bez niego nie udałoby się skutecznie poprawiać zdrowia Iguni. Na początku materiału wspominaliśmy o trzech marzeniach. Dotrzymujemy słowa, jest i trzecie. Glonojad. A która jest twoja urybka? Jak się nazywają? Jak się nazywa ta rybka? Mieczyki. Mieczyki. A te jak się nazywają? Głupiki. Głupiki? A ta pani rodzi. A ta pani rodzi je? Nie wiem. I dlatego masz tyle ryb?
To wielkie szczęście być otoczonym kochającymi i wspierającymi osobami w życiu każdego z nas. Ten uśmiech na twarzy Igi, radość, którą potrafi okazać każdym gestem, ciepło, które jest w tym domu i wdzięczność każdemu z Państwa, który na miarę swoich możliwości wspiera rodzinę w codziennym pokonywaniu trudności. To wszystko razem daje siłę do walki o lepsze jutro. W Zespole Szkół Specjalnych powstaje kolejna edycja kalendarza ściennego, tym razem na rok 2023. Powstaje w ramach projektu Portret bez barier. W kalendarzu znajdą się zdjęcia uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w naszym mieście. Zespół Szkół Specjalnych Biłgoraju realizuje w tym roku projekt Portret bez barier. To już kolejna edycja tego niezwykłego przedsięwzięcia. Młodzież ze szkoły ma już za sobą udział w sesji do kalendarza na rok 2023, a przed nią jeszcze kolejna. Już w poniedziałek, 16 maja, uczniowie znów pojadą do Rzeszowa. Celem projektu jest pokazanie niepełnosprawności z innej strony. Pokazanie, że niepełnosprawność to różnorodność, że takie osoby mają wiele do zaoferowania i stać się na dużo, mówi Ewa Rzeźnik, koordynatorka i pomysłodawczyni projektu. Organizujemy sesje fotograficzne i w piątek byliśmy w Rzeszowie w Skypeak Studio u Krzysztofa Bączkowskiego i tam powstały pierwsze materiały do kalendarza na rok 2023. To jest nie tylko kalendarz, bo korzystamy tutaj z tej terapeutycznej mocy fotografii. Tak, dzieciaki przez cały rok szkolny uczęszczały na szkolne koło fotograficzne, gdzie już tak jakby szlifowali swoje umiejętności w pozowaniu. Również uczyli się wykonywać zdjęcia, czyli mieli okazję stanąć po tej drugiej stronie. Oglądaliśmy te zdjęcia, ocenialiśmy, patrzyli też na siebie i wtedy wiedzieli, co podoba mi się w sobie, jak mogę pokazać swoje najlepsze strony. Podczas sesji w Rzeszowie młodzieży towarzyszyły profesjonalne modelki, które podpowiadały, jak pozować, byli też profesjonalni makijażyści i fryzjerzy. W sesji wzięła udział m.in. 16-letnia Ola. Pani robiła mnie taka makijaż i trochę robiła makijaż. Tak pani robiła, pani włosy robiła i ubierała. I modelka taka stała obok mnie i pozowania uszyła mnie. A powiedz, ile tam długo tam musiałaś pozować? Jak to było? Takie? Dużo trochę było pozowania, było dużo. Ale fajnie chyba. Tak, było fajnie, dużo było ludzi tam i pozowania dużo. Dopiero przed sobą sesję ma Weronika. Będzie fajnie. Będzie fajnie i w pełni profesjonalnie, bo w projekt zaangażowało się mnóstwo osób. To również dzięki nim może być on realizowany profesjonalnie i zgodnie z planem. Mowa o nauczycielach Zespołu Szkół Specjalnych, m.in. Elżbiecie Kłosek i Lucynie Graszy i wielu, wielu innych osobach. Krzysztof Bączkowski właśnie udostępnia nam studio fotograficzne. Jest też jednym z fotografów, który wykonuje zdjęcia, drugim jestem ja. Oprócz tego Alicja Tutka, Malmutte, to tutaj nasza taka lokalna projektantka, przygotowała nam ubrania na sesję, przepiękne, z naturalnych materiałów. Tam korzystamy z pomocy wizażysty, czyli jest wykonany taki profesjonalny makijaż. Teraz w poniedziałek pojedzie z nami Magdalena Blacha z Czesze, bo lubię, i będzie czesała dziewczyny, bo tym razem wystąpią modelki z kręconymi włosami i to musi zagrać tak, jak zaplanowałam, żeby te zdjęcia wyglądały. Uczniowie klasy przysposabiającej do pracy to główni uczestnicy projektu, na co dzień zaangażowani w koło fotograficzne Światło Czuli, które od kilku lat działa w Zespole Szkół Specjalnych. To jedne z ulubionych warsztatów uczniów, podczas których poznają proces robienia zdjęć profesjonalnym aparatem czy telefonem. To też możliwość wyjazdów na sesje, w plener, poznawania nowych miejsc i odkrywania swoich możliwości, talentów. Wreszcie przełamywania różnych barier. Fotografia to jest to, co ja kocham i dzięki temu myślę, że mogę to tak jakby przekazywać dalej, tak, zarażać tym. Nasze dzieciaki zaraziły się fotografią, koleżanki się śmieją, że chodzą za mną takie anioły stróże, bo dopytują, kiedy następna sesja, kiedy się czeszemy, kiedy malujemy. Oprócz tego to jest ogromny wpływ też na rozwój osobisty, tak, bo to jest, jeżeli ktoś nie stał przed obiektywem, to on nie wie, jakiej pracy to wymaga przełamania się, aby pokazać naturalność. Mecenasem projektu Portret bez barier jest firma Model Opakowania. Na listopad tego roku planowana jest gala podsumowująca projekt. Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Romantyzmu Polskiego. To również 200. rocznica wydania ballad i romansów Adama Mickiewicza. Jak wiele z romantyzmu pozostało do dziś? Czy współcześni twórcy korzystają z tego dorobku? O tym i nie tylko rozmawiali artyści podczas potyczek poetów, spotkania, które zorganizowane zostało w biłgorajskiej filii Biblioteki Pedagogicznej.
Potyczki poetów, romantyczność. Pod takim hasłem w biłgarajskiej filii Biblioteki Pedagogicznej zorganizowane zostało spotkanie, w którym o romantyzmie dyskutowali i nie tylko mistrzowie pióra z naszego regionu. To pierwsze takie spotkanie. Chcieliśmy po prostu zobaczyć tak kameralnie, jak takie wydarzenie uda się zorganizować. Być może dojdziemy do wniosku, że zrobimy te poetyckie potyczki romantyczne jeszcze w połączeniu później z uczniami. Ale chcieliśmy to przetestować na dorosłych, na ludziach, którzy są już zaangażowani w poezję bardzo mocno, którzy od wielu lat z poezją się stykają, doświadczonych poetycko, żeby móc mieć później odniesienie do tego panelu, do którego zechcemy zaprosić też i młodzież. Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Romantyzmu Polskiego. To również 200. rocznica wydania ballad i romansów Adama Mickiewicza. Takie spotkanie to okazja do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie. O tej cesze, czy jest ona w nas, czy jest w naszych postawach, czy jest w naszej poezji, bo jako poeta to też jestem pytany, czy moja poezja jest bardziej romantyczna, czy jakaś bardziej współczesna. Poszukamy tych naszych nawiązań, kontynuacji, będziemy to odkrywać i może właśnie się pojawi jakaś nuta wojowniczości w nas, polemiki, że będziemy walczyć na słowa, walczyć na wiersze, bo będzie też potyczka wierszy, zaprezentujemy swoje wiersze. No i myślę, że audytorium nam odpowie, czy są romantyczne, czy nie. W kameralnym spotkaniu w bibliotece uczestniczyli Ewa Bordzan, Iwona Startek, Piotr Kupczak oraz zamojski twórca Mateusz Sawczuk, a poprowadził je Mariusz Polowy. Chcemy rozmawiać dzisiaj o tym, jak wiele z romantyzmu pozostało do dziś. Czy te motywy, przecież tak popularne i takie różne motywy, które znamy z epoki romantyzmu, czy one nadal są popularne właśnie, czy są aktualne, czy współcześni twórcy również chętnie po nie sięgają. W związku z tym na dzisiejszym spotkaniu będziemy rozmawiać z grupą dobrze znanych nam biłgorajskich, nie tylko poetów, i będziemy takie tematy podejmować. Pamięć romantyzmu polskiego jest pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość, czytamy w sejmowej uchwale. Czy dziś znajdujemy wspólne tematy, jak rozumiemy język romantyków? Warto go poznawać na nowo, bo to język innej wrażliwości, który zaprasza do dyskusji i warto ją podjąć. Tak podczas spotkania mówiła Iwona Startek. To pierwsze takie wydarzenie w naszej bibliotece, a przed nami kolejne. Jeśli ktoś jeszcze przed wakacjami chciałby zobaczyć czy sprawdzić swoje umiejętności albo rozpocząć przygodę z odkładanymi dotąd planami, zapraszamy do Biłgarajskiego Centrum Kultury. I tych najmłodszych, i tych trochę starszych czekają instruktorzy i możliwość realizacji swoich pasji. Zaczynamy od tańca, a konkretnie od zajęć rytmiczno-baletowych. Okazało się, że jest tyle chętnych najmłodszych, że zadecydowano o stworzeniu nowych grup, które poprowadzi Anna Dzido. Powstały dwie grupy, jedna młodsza, 6-7 lat dzieci, druga będzie starsza od 8 do 10, tak nam się udało wiekowo rozłożyć. I no, tak jak sama nazwa wskazuje, będą to rozciągania, trochę rytmiki. Ja muszę wyczuć dzieci, sprawdzić jak im się tańczy, czy są w stanie tak wykonać różne ćwiczenia. Także te początkowe zajęcia, myślę, przedwakacyjne, czyli w maju i w czerwcu, będą takie rozpoznawcze, tak? I trochę baletu będę chciała wprowadzić na dzień dobry. Także no, mam nadzieję, że dzieciom się spodoba i będą kontynuować po wakacjach. Pod koniec kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie. Wtedy też można już było podzielić dzieci na dwie grupy, zależnie od wieku. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Zajęcia na razie odbywają się w poniedziałki. Młodsza grupa od 16, a starsza od godziny 17. Jedna grupa młodsza, dla mnie tak uważam, jest zamknięta, bo mamy 25 osób. Ale jeżeli byłoby bardzo dużo chętnych młodszych dzieci, to utworzymy oczywiście drugą grupę. Zawsze mogę z tej jednej grupy odjąć kilka osób, a zrobimy dwie grupy, po prostu mniej liczebne. A ta starsza grupa? A ta starsza ma kilkanaście osób i lista jeszcze nie jest zamknięta, także zapraszamy. Zajęcia odbywają się oczywiście na drugim piętrze Biłgarajskiego Centrum Kultury w sali tanecznej. To samo piętro to też oblegane zajęcia plastyczne, które prowadzi Kamil Łukasik. Na amatorów teatru czekają w grupach teatru poezji piosenki oraz scenie amatora. Dorośli mogą rozwijać swoje taneczne pasje w grupach pokolenia i miłośnikach tańca, a wokalne zdolności szkolić można pod okiem instruktorów z big bandu, chóru czy orkiestry. Wszystkie szczegóły dostępne są oczywiście na stronie Biłgarajskiego Centrum Kultury.
Jan Biłgorajczyk-Kowal obchodził jubileusz 80-lecia. Specjalnie dla niego na Stadionie Leśnym w Majdanie Starym zagrał i zaśpiewał zespół pieśni i tańca Śląsk. Zespół pieśni i tańca Śląsk był jednym z gości specjalnych jubileuszu 80-lecia urodzin Jana Kowala Biłgorajczyka. Pod takim pseudonimem przez kilkanaście lat w Nowej Gazecie Biłgorajskiej opublikował ponad 500 felietonów, których głównym tematem było nasze miasto, jego mieszkańcy, wydarzenia, wszystko co dzieje się blisko. Jan Kowal urodził się w Rudzie Zagrody. Jako dziecko był więźniem obozu na Majdanku, a potem na przymusowych robotach w Niemczech. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Majdanie Starym, a do liceum w Biłgoraju. Studiować wyjechał na Śląsk. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej. Po studiach pozostał na Śląsku i tam spędził większość życia. W 2011 roku powrócił jednak w rodzinne strony. Na jego 80. urodzinach w Majdanie Starym nie zabrakło znajomych, przyjaciół, mieszkańców, ale też przedstawicieli władz. Ze sceny Biłgorajczykowi dziękowali i najlepsze życzenia składali starosta Andrzej Szarlip i burmistrz Janusz Rosłan. Były też życzenia mówione wierszem i wyśpiewane przez najmłodsze pokolenie. Jestem wzruszony, to prawda. To się nie da być niewzruszonym. Zresztą chciałem być wzruszony, bo człowiek życie ma piękniejsze, jak się wzrusza. Człowiek bez wzruszeń to nie ma wrażeń. I ja w związku z tym jestem wrażliwy. Wzruszam się. Dzisiaj też. Jan Kowal to nie tylko autor tak zwanych biłgorajskich tryptyków, ale również znany filantrop, który przez lata finansowo wspierał organizacje sportowe czy kulturalne. Pomagał również swoim rodzinnym stronom, zwłaszcza szkole w Majdanie Starym, której podarował m.in. zestaw map, pianino oraz ufundował sztandar szkoły i nagrody pieniężne dla uczniów. Utworzył też specjalny fundusz do dyspozycji szkoły właśnie w Majdanie Starym w kwocie 100 tysięcy złotych. Z kolei gminie Księżpol przekazał zestaw obrazów znanych i wybitnych malarzy o łącznej wartości około 250 tysięcy złotych, kolekcję rzeźb i antyków o wartości około 100 tysięcy złotych. Uczyłem się wszystkiego od podstaw przecież, choć zaczynałem od trzeciej klasy, ale tutaj w tej szkole i na tej polanie tutaj człowiek właśnie zdobywał pierwsze doświadczenia, nie mówiąc już o nauce, ale towarzyskie, ogniska tu były robione, tutaj biegało się, tak jak już powiedziałem, no sport uprawiałem, tak zwany sport właśnie na tej polanie, także mam wiele wspomnień i jestem w związku z tym wzruszony. Biłgorajczyk powrócił w rodzinne strony, ale nie zapomniał o miejscu, w którym spędził kilkadziesiąt lat. Stąd obecność zespołu Śląsk na jego urodzinach. Obchody jubileuszu 80-lecia Jana Kowala zorganizowali wspólnie jubilat, wójt gminy Księżpol i Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu. Na dziś to wszystko. Przypominam i w imieniu pracowników Muzeum Ziemi Biłgorajskiej zapraszam na Noc Muzeów. Kto nie ma jeszcze planów na sobotni wieczór, polecam wizytę. Jest jeszcze czas do godziny 23. Słonecznego i ciepłego weekendu życzę. Do zobaczenia.